Zwycięstwo, bo wysforowaliście się na drugie miejsce, co prawda nie wiemy, co będzie dalej, bo dzisiaj jeszcze mecz w Częstochowie włókniarza z Motorem, no ale myślę udany, poza chyba jednym tylko wyścigiem. No, zaliczyłem dzisiaj dwie wpadki, ale tak oceniam dzisiejszy mecz, że jakby bardzo drobne, niebywale jakby drobne sprawy i drobne szczegóły jakby sprawiły, że nie mam dzisiaj na swoim koncie 15 punktów, tylko 10, bo no w 9 wyścigu troszeczkę nie spodziewałem się, że ten tor będzie tak suchy, jednak drugi wyścig w porównaniu zazwyczaj ten tor jest troszeczkę bardziej wilgotny. Nie byłem na to przygotowany, byłem wolny, Janusz mnie wyprzedził, wielka szkoda. No a w tym wyścigu 11 stałem z dobrego 4 pola, ale no Jason Doyle z 3, no nie da się ukryć, że troszeczkę poszedł z lotnego i właśnie tego tych kilkudziesięciu centymetrów mi zabrakło, żeby wygrać ten start i pomknąć do mety. Potem ustawili się w szczelnie w parę. Po porównaniu nie byłem w stanie nic zrobić, pomimo tego, że byłem bardzo szybki, także ja oceniam dzisiejszy występ dobrze, troszeczkę może zabrakło takiego torowego szczęścia, ale tak jak obiecałem, że szukam i w końcu znajdę, to jestem blisko. Przed momentem słyszałem, jak powiedziałeś, chyba bardzo ważne słowa, że kibice zastąpili Martina Waculika, aczkolwiek no Martina jest bardzo ciężko zastąpić. W trudnej sytuacji się w tym momencie znaleźliście, kiedy wiadomo było, że Martina już nie zobaczymy na torze. No dokładnie, już od drugiego wyścigu nie mieliśmy, od drugiej serii nie mieliśmy Martina ze sobą. Ta pierwsza seria też może nie do końca poukładała się po naszej myśli i stanęliśmy no przed trudnym zadaniem, tym bardziej, że Unia dzisiaj naprawdę była dobrze dysponowana na naszym torze, ale co dużo mówić, no my już nieraz, nie dwa pokazywaliśmy, że w takiej sytuacji my potrafimy dać z siebie te dodatkowe kilka procent każdy. Bardzo ważne punkty dzisiaj właśnie Patryka, Wiktora, juniorów, którzy to właśnie były te punkty, które dzisiaj były nam potrzebne, żeby zdobyć te 3 punkty do dużej tabeli. Wielkie gratulacje dla chłopaków i tak jak wspomniałem, dla Martina dużo, dużo zdrowia. Wyjaśniły się sprawy transferowe. No ile one wam pomogą w tym, żeby tak spokojniej w drugą część, żeby w ostatnią część sezonu wejść? Na pewno pomogą. No, proszę jakby postawić się na naszej sytuacji. Gdybyście wy codziennie chodzili do pracy i nie wiedzielibyście, wstając rano, czy do tej pracy pójdziecie, to też byście się z tym niedobrze czuli. Ja też jestem zawodnikiem, który bardzo nie lubi takich rzeczy przeciągać. Raczej jak zabieram się za ten temat, mam trochę czasu, to chcę go jak najszybciej zamknąć. Takie mam podejście. Sezon jest od tego, żeby skupić się na jeździe, a nie na jakby takich kontraktowych animozjach i przyszłości. Raczej staram się tą decyzję w kilka dni przeanalizować, zastanowić się, przegadać z najbliższymi, jeszcze raz się zastanowić i podpisywać tam, gdzie czuję to za słuszne. Także nie inaczej było w tej sytuacji. W tym przypadku, jak mówisz, kilka dni, to ile to było dni? Wow, ja nie pamiętam, co robiłem wczoraj, a teraz jak mam policzyć, ile to było dni, nie wiem. Powiedzmy, że tak na ostro to około tygodnia. A co zaważyło na pozostaniu w stanie? Nie wiem, czy mamy taki czas antenowy, bo jeżeli miałbym ten temat rozłożyć na czynniki pierwsze, to musiałbym tutaj opowiadać z pół godziny. Także dla mnie to jest zawsze wiele, wiele czynników. Każde rozwiązanie ma swoje myślniki, pozytywne, negatywne i po prostu jakoś to sobie w głowie rozpisuję, układam. Myślę, analizuję, tak jak wspomniałem, rozmawiam z najbliższymi, którzy dobrze mi życzą i podejmuję po prostu decyzję. Każde rozwiązanie ma swoje właśnie wady i zalety, plusy i minusy. Chodzi o to, żeby po prostu wybrać jakby z jednej strony też mądrze, patrząc na swój rozwój, a z drugiej strony też po części właśnie tym, co podpowiada serce i tym właśnie, co chcę w przyszłym sezonie osiągnąć, co chcę udowodnić i gdzie chcę jeździć. Może takie dwa argumenty, które te najważniejsze, które przeważyły, że zostajesz w stali na kolejny sezon. Dwa najważniejsze. Musiałbym się... Wiem, że trudne zadanie, no ale... Tak, musiałbym się zastanowić. Rozmawialiśmy jakiś czas temu przez telefon. Ja tak jak wspomniałem,
nie mogę jeszcze na ten temat transferowy się do końca wylewnie i tak wypowiedzieć, jakbym chciał. Dlatego jak przyjdzie ten moment, kiedy będę mógł powiedzieć to, co czuję... Nie, bo wiadomo, że o pieniądzach nie możemy w tej chwili mówić, bo to jest niemożliwe. Natomiast to jest decyzja, bo to nie jest podpisany kontrakt, tylko to jest decyzja, że zostajesz w Stali. Dokładnie tak. Chcę na to pytanie odpowiedzieć dobrze, a w tej chwili nie mogę na to pytanie odpowiedzieć dobrze. Ale ten moment przyjdzie, także jak przyjdzie ten moment, żebym odpowiedział na to pytanie tak, jak chcę i mnie zapytacie, to wam odpowiem. No nie mówi, że pieniądze tylko decydują. Nie. Myślę, że ja już tutaj nieraz nie dwa udowadniałem, że pieniądze... Właśnie dlatego mówię, bo nie wierzę w to. Pieniądze są jednym z ważnych czynników rozwoju, ale nie są jedynym, także biorę to pod uwagę, ale to nie jest dla mnie nigdy punkt numer jeden. Pieniędzy ma po prostu starczyć, starczyć do tego, żeby mógł się rozwijać, a nie chodzi o to, żeby teraz stawać się milionerem. A będziesz odczuwał większą presję, bo dzisiaj już honorowy prezes Stali Gorzów Władysław Komornicki, on napisał otwarcie, że Bartka w przyszłym roku w Stali nie będzie, tak? A więc ty będziesz de facto liderem tego zespołu. Nie chcę się odnosić do tych słów, bo dopóki to nie jest powiedziane oficjalnie, to ja się nie czuję z tym dobrze, żeby się do tego odnosić. Jak będę mógł wam odpowiedzieć dobrze, to wam odpowiem. A jeżeli będę miał być liderem Stali i trener powie, że takie jest moje zadanie, bo tak jest zbudowana drużyna, to nim będę. Dobra, czy będziecie na przykład zachęcać do tego, żeby jasno było powiedziane, czy Bartek zostaje, czy odchodzi? No bo kibice już przez te kilka dni w tym tygodniu, to widać było, jak żyją i oni godzą się nawet z tym, że Bartek kiedyś odejdzie, ale są jasne deklaracje, że tak albo nie, żeby już mieć ten spokój w głowie, tak? A więc czy wy dla tego spokoju w zespole nie będziecie chcieli, żeby jednak tą sytuację wyjaśnić do końca? Nie czuję takiej potrzeby, żeby to się musiało wyjaśnić. To, co dzieje się jakby naokoło Bartka, jest jakby sprawą Bartka i ja uszanuję każdą jego decyzję i myślę, że kibice też powinni, dziennikarze. Bartek zrobił dla tego klubu tak wiele, że myślę, że jeżeli on potrzebuje jeszcze czasu, to powinien go otrzymać i Bartek powinien otrzymać to, o co prosi, a ja, to nie jest moja sprawa, ja jakby nie mam z tym żadnego problemu, jak widać my potrafimy się skupić na pracy, w żaden sposób nas to nie deprymuje, może wręcz przeciwnie, także to już jakby są pytania nie do mnie i jakby nie moje sprawy. Z twojej wypowiedzi wnioskuję, że co, dostaliście jakiś, nie wiem, deadline, do którego macie się określić, czy zostajecie, czy nie? No powiedziałeś, że Bartek jeszcze musi, jeśli chce trochę czasu, powinien go dostać. Nie, ja nie dostałem żadnego deadline'u. Ja deadline ustaliłem sam sobie, bo ja lubię sprawy kontraktowe załatwiać szybko i tak to zrobiłem, ale nie ma mowy o żadnym deadline'ie w naszym klubie. Także słuchajcie, ja nie uczestniczę w rozmowach kontraktowych Bartka, żeby była sprawa jasna. Ja się zajmuję jakby swoim interesem, Bartek się zajmuje swoim, dlatego ja mogę odpowiedzieć, co słychać u mnie, także u mnie poszło szybko, mam to za sobą, jestem zadowolony, widzę, że kibice również są zadowoleni i to jest tyle, co mogę w sprawach kontraktowych powiedzieć. To ja bym dopytał, to będzie kontrakt jednoroczny, dwuletni, więcej? To będzie kontrakt jednoroczny. Czy po twojej decyzji dotarły do ciebie jakieś głosy rozczarowania z Polonii Bydgoszcz, której kibice mocno wierzyli w twój powrót? Nie doszły do mnie żadne jakby elementy rozczarowania. Jeżeli chodzi o mój powrót do Polonii, no to słuchajcie, ja rozumiem, że kibice jakby żyją tym wszystkim bardziej emocjonalnie, żyją sercem, ale no wystarczy spojrzeć na terminarz. Polonia odjeżdża chyba... Pierwsza liga, bo nie wiadomo czy Polonia. Pierwsza liga odjeżdża chyba finał w połowie września. To jeszcze jest bardzo dużo, dużo czasu i ja nie chciałem po prostu ze swojej strony też tak długo czekać, ale to już nie jest żaden argument. Postanowiłem, że chcę zostać w Stali, że tak będzie dla mojego rozwoju najlepiej. Cały czas życzę Polonii jak najlepiej i życzę, żeby Polonia awansowała do Ekstraligi, bo tam jest jej miejsce, ale ja do spraw kontraktowych podchodzę z chłodną głową i co więcej mogę powiedzieć?
jestem zadowolony z tego, z tej decyzji, którą podjąłem. Jeżeli kiedyś, mówię o przyszłości, wrócę do Polonii, to ta Polonia też by chciała, żeby wrócił do niej mocny Szymon Woźniak. I ja chcę być mocnym zawodnikiem, a do tego muszę się rozwijać. A podjąłem decyzję, że dla mojego rozwoju najlepsze będzie pozostanie w Stali w przyszłym roku.